Środowiskowy Dom Samopomocy Jesteśmy dla Ciebie to placówka wsparcia dziennego dla osób dorosłych z zaburzeniami psychicznymi. Odbywające się w nim zajęcia mają rozwijać umiejętności samodzielnego funkcjonowania podopiecznych. Nowe wyzwania postawił przed nimi projekt Razem w aktywnym działaniu, w ramach którego odbyły się kilkumiesięczne warsztaty teatralne. Poprzez takie właśnie formy wsparcia mogą przekazywać swoje emocje. Na pewno jest im łatwiej ukazywać to, co siedzi w środku. A kto został zaproszony? Bo widzimy, że jest bardzo dużo gości. Zaprosiliśmy kościerską społeczność, głównie uczniów szkół kościerskich, ale również rady, władze samorządowe i naszych przyjaciół. Za chwileczkę zacznie się przedstawienie. Proszę nam powiedzieć, jak wygląda sytuacja za kulisami. Czy jest tam troszeczkę stresu? No myślę, że jest. Wiadomo, zawsze każdy występ na scenie wiąże się ze stresem, ale myślę, że jest to taki pozytywny stres. Nasi podopieczni bardzo przeżywają, że występują właściwie po raz pierwszy na tej nowej scenie tutaj naszej. Także na pewno ogromne przeżycie. Spektakl nosi tytuł Kostroma, a to w wierzeniach Słowian personifikacja wiosny i płodności, prawdopodobnie echo umierającej i zmartwychwstającej bogini regulującej cykl wegetacyjny. Symbolizuje ją kobieta w białych szatach. Taneczna interpretacja tej mitologii w połączeniu z etniczną muzyką zrobiły na widzach duże wrażenie. Występ został nagrodzony owacjami na stojąco. Wydarzenie zwieńczył występ zespołu Love Sing pod kierownictwem Alicji Podjaskiej. Wkrótce w telewizji Kaszuby nasi widzowie będą mogli obejrzeć cały spektakl Kostroma.